po języku. I zobaczyć, czy jest przesik, tak? Ale to jest żuwacz, przecież on nie gryzie. On żuwa. Nie, no tak. I ale żuwa, żeby pożuwać trochę. No trochę pożuje. Właściwie to on tutaj szyja tylko. A zobacz, jaką rękę masz brudną teraz, Majka. Była weź teraz, ty. Co? Weź tak do niego. Weź tak, on pomyśli, że to jest jakiś też taki dziwny stwór. Bo dziadek tutaj, nie dlatego na środku główne, ponieważ nie można ich tutaj czyścić szczotką do kurzu, tylko gąbką. O, teraz dalej. Jeszcze kurę cała ta? Proszę Państwa, proszę Państwa. Ułani wszyscy jeźdźcy, powolutku podciągamy popręgi i dowolnie wsiadamy na koń. Kto miał już dojechać, to dojechał. Będziemy zaczynać Hubertusa. Witam bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych gości, miłośników, sympatyków, hodowców. Bardzo mi jest miło widać Państwa na terenie gospodarstwa Dębowik, którego tu gospodarzem jest pan Wiesław Kundzicz w takim dużym kowbojskim brązowym kapeluszu. Proszę Państwa, następnie ogólnie powiem, będzie krótka modlitwa do świętego Huberta o pomyślność tego całego naszego polowania. Oczywiście lis nie będzie prawdziwym lisem, tylko lisem będzie jeździec na koniu, który będzie miał przyszytą kitę do prawego ramienia, a całe zadanie jeźdźców pozostałych będzie polegało na tym, żeby tą kitę dla tego jeźdźca z tego ramienia w galopie zerwać. Proszę Państwa, tam gdzie są te ciuki ułożone w kilku miejscach, to są właśnie lisie nory. I w tych lisich norach lis może się schronić i tam jeźdźcy nie mogą tego lisa złapać. Gdzie to jest? Po całej gonitwie, pokrótce cały program dla Państwa przedstawię, po całej gonitwie będą pokazy ułańskie, musztry konnej i władania bronią białą w postaci lanca, szabla. Po pokazie ułańskim będą też bryczki. Kto będzie chciał, będzie miał okazję sobie przejechać się bryczkami do lasu, także wierzchem, jeżeli będą chętne osoby spróbować, jak wygląda ten świat kwietu końskiego, to będzie można tego spróbować. No i oczywiście grochówka Bigos, tutaj jest bar otwarty. W tym barze pierwszym to serwujemy piwo z nalewaka. Sponsorem jest zarząd szwadronu kawalerii Zaza. Sponsoruje nam te piwo tak, że możemy śmiało za zdrowie prezesów i zarządu te piwo przechylać. Natomiast grochówka, bigos i inne napoje będą serwowane tam dalej w głębi, pod drugą wiatę i tam wszystkich też po całej oficjalnej imprezie będziemy zapraszać. Także w tej chwili już jeźdźcy się szykują. Włączamy jeszcze muzyczkę, potem będzie modlitwa, rozgrzewka koni i gonitwa. Kasujemy teraz, tak?